tej chwili rozmowy rządu ze związkami zawodowymi jeszcze są zapowiadane. Na temat samej sytuacji tutaj w Koszalinie i właśnie przed strajkiem ta dzisiejsza konferencja. Witam pana prezydenta Przemysława Krzyżanowskiego, pana Krzysztofa Stowieckiego, dyrektora Wydziału Edukacji. Witam państwa serdecznie i bardzo, panie prezydencie. Proszę o tej sytuacji. Szanowni Państwo, z ogromnym zaniepokojeniem przyglądamy się aktualnej sytuacji dotyczącej negocjacji wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Te negocjacje są prowadzone już od kilku dni. Niestety dzisiejsza tura i propozycje, które zostały przedstawione, a bacznie obserwujemy to, co pojawiło się w przestrzeni medialnej, myślę, jest niedopuszczalne z tego względu, że proponuje się zwiększenie wymiaru etatu nauczycielskiego. Dzisiaj przypomnę, etat nauczycielski to 18 godzin. Propozycja, która została przez stronę rządową podana, to 22 albo 24 godziny etatu nauczycielskiego. To jest, szczerze mówiąc, 1/3 aktualnie etatu. W związku z tym, żeby spełnić te wymagania i dać wynagrodzenia wyższe, należałoby zwolnić około od 20 do 30% aktualnie funkcjonujących nauczycieli w systemie oświaty. Myśleliśmy, że te dzisiejsze rozmowy, które są prowadzone w Centrum Dialogu Społecznego, przyniosą jakiś rezultat, jednakże widzę, że się trochę oddalamy od tej sytuacji porozumienia w bardzo ważnej sprawie, sprawie dotyczącej płac nauczycieli. Szanowni Państwo, już też widzimy jako samorząd miasta Koszalina, bo od razu przeliczamy te propozycje, że propozycja podana mówiąca o tym, że nauczycielom będzie należał się tak zwany dodatek wychowawczy w wysokości co najmniej 300 zł. W przypadku miasta Koszalina, jeżeli by ten dodatek wszedł w życie, mamy koszt 2,5 miliona złotych w skali roku i są to, przypomnę, pieniądze, które obiecuje się nie w naszym imieniu, ale gmina musiałaby te dodatki wypłacić. To jest sytuacja kolejna, która niestety świadczy o tym, że na samorządy przerzuca się funkcjonowanie i finansowanie zadań oświatowych. Przypomnę, że subwencja oświatowa to jest ponad 43 miliardy złotych, a z danych Związku Miast Polskich, gdzie jestem przewodniczącym Komisji Edukacji Związku Miast Polskich, wynika, że samorządy ponad 20 miliardów dokładają każdego roku do funkcjonowania oświaty. Ta sytuacja jest dosyć trudna. Jednakże będziemy się starać wspierać nauczycieli, bo samorząd miasta Koszalina wspiera nauczycieli w tym proteście. Uważamy, że te zwiększone wynagrodzenia należą się nauczycielom. Dzisiejsze zarobki, jeżeli chodzi o tych szczególnie nauczycieli, którzy są na początku kariery zawodowej, czyli nauczycieli stażystów i kontraktowych, są po prostu mizerne. Nauczyciele mianowani i dyplomowani także zarabiają słabo. W związku z tym propozycja, którą przedstawił pan prezes Broniarz, która mówi o tym, że w przypadku nauczycieli stażystów ma być to powyżej 750 zł, a nauczycieli dyplomowanych 990, myślę, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli.